Lato powoli dobiega końca, tak jak imprezy na świeżym powietrzu, ale przez najbliższe tygodnie będziemy mogli jeszcze skorzystać z wydarzeń organizowanych w naszym mieście. Stałym już punktem stały się koncerty w porcie jachtowym w portowej strefie chilloutu. Tam w każdy piątek i sobotę można liczyć na bardzo dobry koncert, a w niedzielę na kulinarną przygodę połączoną z degustacją, która z tego co mi wiadomo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Najbliższy weekend odbędzie się także Rock Festival. W amfiteatrze zespół Happy Set, Artur Rojek. Myślę, że naprawdę warto tam zajrzeć i spędzić czas razem z nami. W międzyczasie też na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury odbywają się koncerty. Są do pobrania nieodpłatne wejściówki. I 27 sierpnia właśnie taki koncert Reni Jusis, również nieodpłatnie. Najmłodsi mogą skorzystać z zajęć w Bibliotece Miejskiej. W każdy czwartek organizowane są tam spotkania urozmaicone spektaklami i warsztatami. Można również pograć w gry planszowe. Zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych, portali społecznościowych. Tam znajdują się aktualne informacje odnośnie tego, gdzie można pójść, co można zobaczyć. Naprawdę jeszcze trochę się będzie działo. Wrzesień natomiast rozpocznie się festiwalem rybnym połączonym z koncertem. Od jesieni wydarzenia przeniosą się przede wszystkim do sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury.